Cześć, to jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. Moi kochani, do gry została dodana przekozacka aktualizacja, a wraz z nową aktualizacją do gry zostały dodane nowe magiczne przedmioty. I w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak one działają i wydamy ponad 150 zł na oferty, czyli wykupimy wszystkie limitowane oferty ze sklepu. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Clash Royale, gdzie kupujemy wszystkie oferty ze sklepu, no to zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, a ja dla was specjalnie nagram kolejny odcinek. Jeżeli jesteś nowym na tym kanale, a grasz w Clash Royale dalej, no to strzel subika z dzwoneczkiem, ponieważ w tym roku lecimy po milion, a teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję ślicznie za wsparcie w Clash Royale. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrajcie krótki odcinek, podeślijcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś gemy. A dokładnie kod PSC o wartości 500 gemów. Jeżeli szukasz jakichś fajnych bluz i koszulek, to zapraszam wszystkich oczywiście na pixyshop.pl. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy! Jesteśmy już na moim koncie, moi drodzy, i jak widzimy, mamy w sklepie nowe magiczne przedmioty. Jest to taka moneta oraz książka. Na czym polega moneta i na czym polega książka? Już wam tłumaczę. Jak widzimy, książki występują w różnych rzadkościach. Rzadka, bardzo rzadka, epicka oraz legendarna. My dostajemy za darmo epicką. I na przykład, jeżeli taką książkę wpakowałbym w mojego Elektra Dragona, który ma tylko 7 kart, no to ta karta zostanie uzupełniona do samego końca, czyli dostałbym 13 kart. Ja bym chciał tą książkę wpakować sobie w golema, ale, moi drodzy, by to był z mojej strony bardzo głupi ruch, ponieważ brakuje mi tylko 8 kart epickich, aby podnieść golema na poziom 12 i wtedy chyba z 12 na 13 potrzebowałbym aż 200 epickich kart, więc wtedy ta książka by była jak najbardziej słuszna, żeby ją zapakować właśnie do golema i dzisiaj sobie to właśnie przetestujemy i zrobimy. Zanim ją odbiorę, no to sprawdźmy sobie jeszcze dodatkowe oferty. Mamy oferty takie jak Limited Time Magic Pack i mamy tutaj, moi drodzy, za 13,99 jedną legendarną kartę, 5 epickich, 20 rzadkich i 100 zwykłych. I taką legendarną kartę władowałbym do lawy i bym miał już ją na poziomie 12. Więc, moi drodzy, jest szansa, że dzisiaj podniesiemy lawę na poziom 13 i to będzie moja pierwsza legenda na tym poziomie. Więc od razu zejdźmy sobie do sklepu na sam dół i zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O! Darmowe gemy, jak ja to uwielbiam. Gemy odebrane. Dobrze, zanim oczywiście zrobimy zakupy, pamiętajcie, że możecie skorzystać z mojego kodu Farel. Dzięki temu otrzymam od was wsparcie i jestem mega wszystkim wdzięczny, którzy robią zakupy z moim kodem. Także pozdrawiam każdego widza. Kodzik mamy wpisany, no to więc teraz zakupmy sobie ofertę za 13,99, a wy zostawcie łapkę, jak jeszcze nie zostawiliście. Okej, zakup pomyślnie sfinalizowany i mamy to wild card. Okej, 100 sztuk. Dzikie karty. To się nazywają dzikie karty, okej. 20 rzadkich, 5 epickich i jedna legendarna. Okej, i teraz taką legendarną kartę chciałbym, moi drodzy, zapakować sobie w Lava Handa. Więc wchodzimy sobie w nową zakładkę na samym końcu i klikamy kartę legendarną, klikamy użyj i wybieramy lawę. Moi drodzy, mamy to! Wow! Lava Hand poziom 10 na 10, czyli poziom 12. Jak widzimy, mamy możliwość upgrade'u Lava Handa na poziom wyżej i to będzie kosztowało nas 50 tysięcy golda. Więc, moi drodzy, ja teraz zapłacę z własnej kieszeni 50 tysięcy golda, chociaż gdybym użył zwykłej monetki, no to ta moneta pokrywa cały koszt upgrade'u karty, rozumiecie? Ale my to zrobimy dzisiaj sobie troszeczkę inaczej. Tej monety na razie nie będziemy używali. Zrobimy tak, że ja Lava Handa sam podniosę na własny koszt. Uwaga! Za 50 tysięcy, pięknie! Mamy ją na poziomie 12 i teraz, moi drodzy, żeby tego było mało, jest możliwość kupna księgi legendarnej za 2500 gemów, rozumiecie to? 2500 gemów, aby podnieść lawę na poziom 30, bo ja potrzebuję teraz 20 kart. No i powiem szczerze, że nie chciałoby mi się tego zbierać, a kurczę, ta oferta mnie naprawdę kusi, no bo niby tu jest pięciokrotna wartość tych książek, więc może one później będą droższe albo w ogóle nie będą występowały, więc to było smutne, ale moi drodzy, za chwileczkę się zastanowię, czy będę ulepszał ją na poziom 13. W sklepie mamy dostępnie jeszcze jedną ofertę za 23,99 i tam mamy 15 kart epickich, dwie legendarne i dwa klucze. Na czym polega klucz? Jeżeli masz klucz zdobyty, no to możesz sobie na przykład takiego Magical Chesta otworzyć od razu, bez niczego, bez czekania, bez kolejki, rozumiecie? Otwieramy Magical Chesta, bo mamy już go na przykład odpalonego.
Wow, okej. 10 epickich kart? Wow. Goblin Gang, Elite Barbariansi, miniony, gobliny i... Fireball tylko. No okej, ale i tak jestem zadowolony, bo 10 epickich punktów spadło do jakiegoś, do jakiejś karty. No ja tu na przykład balona mam na maksie, więc tutaj nic więcej nie dodam. Bardziej bym czaił się na karty rzadkie, żeby tego mega miniona podnieść na 13, ale dobra, moi drodzy, nieważne. Kupujemy kolejną ofertę. A wy, moi drodzy, mam nadzieję, że doceniacie to, co robię, więc zostawcie łapeczkę w górę, bo w następnym odcinku też będziemy kupowali wszystkie oferty. Czestkę 2x8, okej, w inwentory. A, rozumiem, że jeszcze mamy dostępne jakby sloty. Mogę tylko 50 kart epickich zdobyć. W innym przypadku muszę je wpakować do jakiegoś, do jakiejś innej karty, do innej postaci. Dobra. I mamy kartę legendarną 2x4, super. No i teraz niestety muszę te karty legendarne zużyć. A ja, moi drodzy, zrobię to tak, że te dwie karty legendarne pakujemy sobie, oczywiście do czego? Do Inferno Dragona. Tak jest. Pakowana, pięknie, mamy to. I moi drodzy, mamy Inferno Dragona, teraz już dalej na poziomie 11, ale mamy już 5 kart zdobytych. No to teraz, moi drodzy, odbierzmy sobie tą darmową w końcu ofertę. Odbieramy. Wow, Book of Cards, epic, inventory is full, okej. Można mieć tylko i wyłącznie jedną księgę epicką dostępną, aby podnieść na poziom maksymalny. Tak samo jest z Magic Coinem, czyli z magiczną monetą, która pozwala nam podnieść o wszystkie levele jedną postać. To teraz, moi drodzy, zużyjmy naszych kart troszeczkę. Pyk, wybieramy sobie zwykłe karty i pakujemy do golema 8 sztuk i mamy ją na poziomie 12, tak? To będzie teraz 12 poziom, sprawdźmy sobie tego golema. Golem jest na poziomie 11, upgrade'ujemy go teraz za 50 tysięcy golda na poziom 12. Golema uwielbiam, więc chciałbym mieć go już na maksie. I jak widzimy, brakuje mi teraz 200 punktów do golema. I moi drodzy, patrzcie teraz na to, co się dzieje. Wybieramy książkę epicką, używamy na golemie i golem dostaje 200 epickich kart. Wow! Coś niesamowitego. I teraz, moi drodzy, takiego golema możemy podnieść na poziom wyżej. Za ile? Za 100 tysięcy golda. Ja niestety 100 tysięcy golda nie mam, a i nie będę na chwilę obecną wydawał naszej monetki na golema, ponieważ chcę dokupić sobie księgę, która jest warta 2,5 tysiąca gemów, żeby podnieść lawę w dodatku za darmo, korzystając z końca, na poziom 13. I to będzie moja pierwsza legenda wymaksowana. Więc, moi drodzy, no musicie docenić. 2,5 tysiąca golda kupujemy. To jest równowartość 100 zł. Także 10 tysięcy łapek, no mam nadzieję, że pod tym filmem zostawicie, co? Transakcja sfinalizowana i uwaga, 2,5 tysiąca golda trafia na moje konto. I uwaga, teraz kupuję książkę za 2,5 tysiąca gemów. To jest niesamowite, klikamy. Mamy to, Book of Cards Legendary. I ja dziękuję. Nie sądziłem, że kiedyś to zrobię. 100 zł za książkę w gierce. No dobra. I moi drodzy, spójrzcie na to. Jest ona u nas w naszym inventory. Używamy na lawie. I lawa zostaje upgrade'owana na poziom 13. 20 kart legendarnych za 100 zł. Szczerze? Moim zdaniem się opłacało. Jeżeli byśmy mieli na przykład to cały czas zdobywać i kupować różne oferty i łudzić się, że trafimy akurat lawę. Do tego, moi drodzy, używamy monety, aby podnieść lawę na poziom 30. 100 tysięcy golda jeszcze zyskujemy. Nie, no to jest coś niesamowitego. I uwaga! Jest! Max level! Lava Hunt, max level. Coś pięknego. Przecież ona będzie miała teraz ile? 4900? Co? Aż tyle życia będzie miała? Wow! Moi drodzy, spójrzcie tylko na to. Spójrzcie tylko na to, jak to przekozacko wygląda. Max level Lava Hunt i max level balon. Dodatkowo do tego dopakowałem sobie kilka kart do Inferno Dragona. Czy mamy jeszcze jakąś fajną ofertę, którą warto byłoby kupić? Jest tutaj oferta z legendary King Chestem, ale, moi drodzy, tu jest tylko gold dostępny. Mi pieniążki nie są aż wcale tak potrzebne, więc odpuścimy sobie tą ofertę i zagrajmy sobie naszym Lava Handem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak widzicie, mam cały czas 5000 puszek. Good luck, mordeczko. A zagrajmy sobie minerka. 11 poziom. Ja też mam 11 poziom. Też ma lawkę. Poziom 11 lawki. No to chyba tutaj się nasz ziomeczek troszeczkę zdziwi, jak wyjdę lawą na 13. Dobra, mamy też tutaj działko. Jak to się nazywało? A, Flying Machine to się nazywało. Dobra. Mój Inferno Dragon. Ej, proszę tutaj przestać. Strzałki. Proszę tutaj przestać. Dobrze, dobrze. I teraz do tego idzie mega minionek.
Lawa na 13 ma mega dużo życia. Ten Inferno Dragon, znaczy ten zwykły dragon nie ma po prostu szans. Dam jeszcze minera od tyłu. Jak moja lawa pęknie, no to miner przejmie tower i będzie atakowała w niego princeska. Idealnie to wyszło. Skleiłem taką kanapeczkę, że no tutaj po prostu nie ma już co z chłopa zbierać. Szybkie 3-0. Chłop mi tylko zbił zwierzy z 50 HP. Wow! Good game. A psik. No dobra, skoro nam dobrze idzie, dajmy sobie tutaj unlock i sprawdźmy sobie, jaki mamy event. Mamy Total Normal Game Mode, który mamy do odblokowania. Karty takie, mamy klucz do odblokowania, kolejny klucz, epickie karty, a na końcu jest jedna karta legendarna. A zagrajmy sobie, zobaczymy, jak nam pójdzie. Jaki deck tutaj będę miał? Mój standardowy? Tak, tutaj jest do zagrania challenge, na którym gramy standardowym deckiem, ale na poziomie 9. Te wieże mają o wiele, wiele mniej życia, ale z pewnością, no tutaj grają same prosy. Tak mi się wydaje. Zagrajmy sobie mega miniona, źle zagrałem. No to pięknie. Musimy to zrobić teraz inaczej. Zrobić to tak. To tak. Opla. Tam dał Executionera. Bardzo dobrze. Troszeczkę odwróciłem uwagę. Miner od tyłu na Magic Archera. Obija mu plecki. Dobrze. I teraz tutaj jeszcze jest szansa, żeby do tej lawy coś dorzucić. Balon. Balon do tej lawy jeszcze dojeżdża. Wow. Ale że tak łatwo pójdzie? I uwaga, czy dojeżdża balonik? Dojechał na luziku, arbuziku. Tu dajemy jeszcze Goblin Gang. Dobra, GG, wow. Easy win. Dobra, przesadziłem, jeszcze nie teraz, ale teraz na pewno. Good game. I w taki łatwy sposób zdobyliśmy 50 rzadkich kart, pięknie. Powiem wam szczerze, że jakoś łatwo nam poszło. Ja sobie oczywiście jeszcze offstream zagram ten cały challenge, bo chcę zrobić 7 winków, bo tutaj jak widzimy, Nasze porażki nie eliminują nas z rozgrywki, więc bardzo fajnie, możemy próbować ile razy nam się chce. Generalnie dzisiejszego odcinka jestem mega zadowolony, udało nam się wymaksować lawkę, mam już wymaksowany balon, czyli dwie podstawowe karty w tym deku. No to teraz przyszedł czas, aby podnieść mega miniona wyżej, Fireballa, Inferno Dragona, Goblin Gang, Minera oraz strzałki. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem FAREL w sklepie Clash Royale. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!